Witam Państwa serdecznie na konferencji naukowej generał Józef Haller, patriota, żołnierz, wychowawca młodzieży, społecznik w 140. rocznicę urodzin. Nazywam się Anna Witek i poprowadzę dzisiejszą konferencję. Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja Instytut Informacji i Środowisko Polskiego Systemu Walki Wręcz Haller. Na sali jest prezes Instytutu Informacji i dyrektor Polskiego Systemu Walki Wręcz Haller, pan Tomasz Formicki. Witamy serdecznie. Zapraszam przedstawiciela głównego organizatora, pana Arkadiusza Nikse, wiceprezesa Instytutu Informacji, który przybliży Państwu ideę przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, ta konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie grupa tak naprawdę instytucji, które zaangażowały się w to, żeby do tej konferencji doszło. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować Muzeum Niepodległości w Warszawie. Bardzo serdecznie również chciałbym podziękować prelegentom, którzy znaleźli czas, przyjechali, dotarli, zwłaszcza tutaj kadrze naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Chciałbym również podziękować sponsorowi, firmie Armary Szkolenia Ochrona Biznesu oraz wszystkim instytucjom państwowym, samorządowym, społecznym, służbom mundurowym, które wsparły i uświetniły tę konferencję. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć parę słów na temat Instytutu Informacji. Otóż my równolegle prowadzimy kilka projektów i generalnie nasze projekty opierają się na takich działaniach w obszarze socjotechniki, przekazu informacji, walki informacyjnej, działalności na rzecz obronności państwa. I prowadzimy równolegle kilka projektów i do tych projektów należą Akademia Technologii Informacyjnych, stały cykl wykładów, które się systematycznie odbywają w zakresie cybernetyki społecznej. Teraz nowy program, który będziemy wdrażać, Bezpieczny Człowiek w Bezpiecznym Państwie, który wejdzie do szkół. Projekt Tarcza i Miecz, promujący lekcje żywej historii. I najważniejszy, najistotniejszy nasz projekt, który jednocześnie łączy się poniekąd również z tematyką konferencji, czyli projekt Polskiego Systemu Walki Wręcz Haller. Szanowni Państwo, tak naprawdę dlaczego w Polski System Walki Wręcz za swojego patrona obrał generała Hallera? No właśnie, można było powiedzieć, że ponieważ był żołnierzem, to z tego powodu. Otóż nie tylko, bo trzeba sobie tutaj zdać z tego sprawę również, że generał Haller to postać zasłużona na bardzo wielu płaszczyznach. I generał Haller zasłużony był również dla rozwoju polskiego rolnictwa, był zasłużony również na polu rozwoju polskiego ruchu spółdzielczego, ale co najważniejsze z naszego punktu widzenia, dla nas twórców Polskiego Systemu Walki Wręcz Haller, to, że tak naprawdę był doskonałym wychowawcą młodzieży, tak? To on tworzył podstawy polskiego ruchu harcerskiego, polskiego scoutingu, tworzył również grupy, można dzisiaj było powiedzieć, grupy paramilitarne, czyli sokolnictwo oraz polskie drużyny strzeleckie. I właśnie ten etos jest dla nas w Polskim Systemie Walki Wręcz Haller bardzo ważny i bardzo bliski. Oprócz tych typowo fizycznych zajęć, mianowicie stawiamy na pracę na rzecz państwa polskiego, bez względu na to, czy to są osoby, które wywodzą się z naszych środowisk, czy to są osoby ze służb mundurowych, czy to są cywile, wszyscy na swój sposób staramy się wszystkich ich przekonywać do tego, że warto codziennie pracować na rzecz rozwoju państwa polskiego i każdy tak naprawdę z nas, od każdego z nas zależy to, jaka będzie przyszłość naszego kraju. Dlatego właśnie też generał Haller, no bo właśnie, bo on przez te wszystkie swoje kolejne lata swojego życia w poszczególnych etapach angażował się w cały szereg przedsięwzięć, inicjatyw, zarówno tych takich powiedzmy typowo militarnych, gdzie był dowódcą, prawda, Błękitnej Armii, jak i również właśnie tych społecznych, tych działań, o których dzisiaj się mówi, że są to działania tak zwanego trzeciego sektora, czy to są działania prospołeczne, organizacji pozarządowych. Dla nas, dla środowiska właśnie Polskiego Systemu Walki Wręcz Haller, jak i dla Instytutu Informacji jest bardzo ważna praca i współpraca z innymi środowiskami, tak jak powiedziałem, zarówno z instytucjami państwowymi, samorządowymi, jak i innymi organizacjami pozarządowymi. Bardzo się cieszymy i jest nam niezmiernie miło, że właściwie dokąd byśmy się nie udali, do jakiego rodzaju instytucji, wszędzie spotykamy się z bardzo pozytywnymi opiniami i dotyczącymi naszej pracy i cały szereg instytucji włącza się również w te działania, które podejmujemy, czego przykładem i owocem jest dzisiejsza konferencja, która, mówię, nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie wielu tak naprawdę instytucji, a tak naprawdę Fundacja Instytut Informacji jest jedynie tak naprawdę głównym organizatorem, ale cały szereg osób, cały szereg instytucji pracowało na to, żeby do tej konferencji mogło dojść. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gościmy w Muzeum Niepodległości, które jest współorganizatorem dzisiejszej konferencji.
Dziękuję bardzo w imieniu Instytutu Informacji Dyrekcji panu dyrektorowi doktorowi Tadeuszowi Skoczkowi, a także kierownikowi Działu Historii panu Janowi Engelgardowi. Zapraszam panów. Zapraszam panów. A pan Tomasz Formicki, pan prezes Instytutu Informacji, wręczy panom pamiątkowe statuetki w podziękowaniu. Chcę powiedzieć parę słów. Dziękuję bardzo za to honorowe, niespodziewane wyróżnienie. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszych skromnych progach. Czytacie gazety i pewnie myślicie, że placówki samorządu województwa mazowieckiego już nie istnieją. Zadajemy kłam tym informacjom prasowym. Jeśli zerkniecie Państwo w czasie przerwy na naszą księgarenkę, też stwierdzimy, że to wszystko, co się w mediach pisze, jest nieprawdą. Prawda jest taka, że nie uzbieraliśmy w tym miesiącu na pensję, ale to nam nie przeszkadza działać. Mam również nadzieję, że samorząd przecież nie może upaść tak do końca i kiedyś ta trudna sytuacja na Mazowszu zmieni się. Państwo pomagacie nam bardzo. Widzę na sali nowe twarze. Mam nadzieję, że będziecie Państwo do nas częściej przychodzić. Drukujemy program miesięczny, zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy do lektury. Wydajemy, korzystając ze sponsorskich pieniędzy, wydajemy kwartalnik naukowy, zapraszamy również na łamy niepodległości i pamięci. No i zapraszamy do naszych oddziałów. Haller inspirował powstanie harcerstwa na Górnym Śląsku. Na Górnym Śląsku. I udział harcerzy w akcji plebiscytowej i udział harcerzy w powstaniach śląskich to także wielka inspiracja generała Hallera i wielka wrażliwość na obecność Górnego Śląska i polonizację Górnego Śląska i Pomorza w granicach państwa polskiego. A tu przecież centra naszej siły cywilizacyjnej. Nie na Polesiu, ale na Śląsku. Więc to jest pierwsza sprawa. I gdyby reżyser wspaniałego filmu, dziękuję i gratuluję pani, ale gdyby jeszcze wzbogacić ten film informacją Haller a harcerstwo, byłoby wspaniałe. Druga sprawa to jest to, że jedyny z polskich dowódców walczył z wszystkimi zaborcami. Jedyny z polskich dowódców. Legiony Piłsudskiego, pierwsza brygada, to była akcja po stronie Austro-Węgier i później Niemiec. Czyli jak przyszło do konferencji pokojowej, to Lloyd George, który nie chciał osłabienia Niemiec, nie chciał dominacji Francji i sojuszniczej Polski, mówił, wyście walczyli po stronie naszych przeciwników. Natomiast generał Haller, który po rozwiązaniu pierwszego korpusu w maju 1918 roku, generała Dowór Muśnickiego, stara się odbudować formacje wojskowe po stronie państw Ententy i państwa stowarzyszonego Stanów Zjednoczonych, daje nam potężny atut na konferencji pokojowej w Wersalu. Oto armia sojusznicza, oficjalnie uznana jako armia sojusznicza, zasługuje na sprawiedliwe decyzje
jeśli chodzi o kształt granic Rzeczpospolitej. I to jest najważniejszy wkład do polskiej kultury politycznej, który dał argument przede wszystkim Romanowi Dmuskiemu, który był mózgiem naszej delegacji pokojowej, a formalnym przewodniczącym był prezydent Rady Ministrów, bo tak nazywano premiera w tamtym czasie, wielki patriota Ignacy Jan Paderewski. I Ignacy Paderewski i Roman Dmowski, trzeci delegat, ekspert do spraw ekonomicznych, wielki Polak, Władysław Grabski, mieli potężny atut. Przemawiamy jako wasi sojusznicy. Przemawiamy jako protektorzy armii polskiej we Francji, którą kieruje od 4 października po przebyciu trudnej drogi przez Kijów, Moskwę, Archangielsk, przez Szkocję, generał Haller. Oto nasz argument. Bardzo ważny, bardzo ważny. I teraz, proszę Państwa, z kogo się składała ta armia? To jest ważne. Mianowicie, w roku 1917 Polska przeżywała stulecie śmierci Tadeusza Kościuszki. W wielu naszych kościołach postawiono tablice, w wielu miastach wystawiono pomniki. Na naszym ratuszu warszawskim stanęła tablica ku czci generała Kościuszki i generała Dąbrowskiego. Ale tak zwany czyn kościuszkowski najpiękniej rozwinął się w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie Stany Zjednoczone, nasza Polonia, głównie chłopskiego pochodzenia, biedna, która tam przechodziła transformację socjalną. Ci biedni synowie chłopów naszych przekształcali się w robotników amerykańskich. Ale mieli swoje parafie, dbali o swoją tożsamość i właśnie przywódcy tej Polonii, a tą przywódcą ideowym był Ignacy Jan Paderewski, od maja 1915 roku zorganizowali czyn kościuszkowski, czyli mobilizacja ochotników polskich do armii we Francji. Bo prezydent Wilson nie zgodził się na tworzenie armii kościuszki w Stanach Zjednoczonych. Bał się, że to społeczeństwo amerykańskie, kiedy zgodzi się na armię polską kościuszki, zostanie rozbite, bo tak samo będą chcieli mieć swoje armie Irlandczycy, Litwini, Ukraińcy i inne narodowości. Więc w każdym razie czyn kościuszkowski polegał na tym, że bardzo ważna grupa ideowa, ponad 22 tysiące, a więc to było więcej ochotników niż do legionów polskich, przyjechała do Francji i wzbogaciła armię. Druga sprawa. Zarówno w armii rosyjskiej, jak i w armii niemieckiej, w armii austro-węgierskiej, z przymusu walczyli Polacy. Znaleźli się w obozach jenieckich. I w tych obozach jenieckich zadeklarowali ci głównie Pomorzanie, Kaszubi, Ślązacy i tak dalej, zadeklarowali gotowość przystąpienia do armii polskiej. I poprzez te obozy jenieckie, poprzez wyodrębnienie Polaków, nastąpiła repolonizacja Pomorza, Kaszubów, Ślązaków i oni, to była grupa ponad 30-tysięczna, oni też stanowili tą armię. A wreszcie nasi polonusi we Francji. I generał Haller, człowiek głęboko religijny, sodalizm mariański, należący do sodalicji mariańskiej, szczególną uwagę zwrócił na wychowanie, edukację, na oświatę, na polonizację tych ludzi i przywiązanie ich do nowej ojczyzny. A nie było to łatwe. Kochani, porównanie standardów życia tej naszej biedy,
Polski, która w 3/4 terytoriach była okupowana przez wojska zaborcze, tej biedy, tych epidemii i tak dalej, standardami życia, konsumpcji, wygody francuskiej, amerykańskiej. To był szok dla tych ludzi. I trzeba podziwiać tych ludzi, że w imię patriotyzmu zgodzili się na taki koszt swych standardów życia. Musimy pamiętać, w jakich warunkach. I teraz, proszę Państwa, przyjeżdża Haller, pierwsze dywizje przyjeżdżają na Wielkanoc 19 roku. W Warszawie powstaje komitet powitalny. Na czele tego komitetu stoi prezydent Warszawy, Piotr Drzewiecki. Przepraszam, jest tu pan Woźniak, autor biografii Piotra Drzewieckiego. Przewodniczący Rady Baliński. Warszawa serdecznie wita. Ale tu nie chodzi tylko o to, żeby serdecznie powitać tych ponad 50 tysięcy żołnierzy. My zawsze mamy skłonność do zwiększenia liczb. Cała armia Hallera we Francji liczyła 70 tysięcy, a armia, która znalazła się w Polsce, 50 tysięcy. Takie są liczby faktyczne. Natomiast tezy o 100-tysięcznej armii to są takie nasze dla pokrzepienia serc liczby. Otóż, o co chodzi? Nasza armia ma wojnę z Ukraińcami. Wiele oddziałów nie ma obuwia, chłopcy boso, bagnety na postrunkach, ta polska bieda daje znać o sobie. Jesteśmy biednym krajem zniszczonym przez byłych zaborców. W naszej armii brakuje wszystkiego. I przyjeżdża armia, która ma 130 nowoczesnych czołgów francuskich, 98 samolotów, warsztaty naprawcze i tak dalej. I ten potencjał nowoczesnego uzbrojenia, które przywozi armia polska, armia hallerowska do Polski, decyduje o naszym sukcesie w wojnie polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję Wschodnią, a trzeba pamiętać, że Lwów to wielkie miasto, w którym się kształcił, w którym działał społecznie Haller. Zakochany w tym mieście. A przecież Lwów od 1857 roku do 1914 był stolicą polskiej kultury. W okresie autonomii Galicji. Miał swój uniwersytet, miał swoje osolineum, wiele szkół, rozbudowana infrastruktura polskości we wszystkich dziedzinach. Nieprzypadkowo we Lwowie Ignacy Paderewski organizował stulecie chopinowskie w Teatrze Skarbkowskim. Tu witam przedstawicielkę naszej Polonii Lwowskiej, panią Gilewicz. Przedstaw się, Irmina. Bardzo proszę, witam serdecznie. Otóż proszę Państwa, rola polityczna to argument w walce przede wszystkim z premierem Lloyd George'em, który nie chce się godzić na wzmocnienie Polski, który narzuca nam plebiscyt na Warmii i Mazurach, plebiscyt na Górnym Śląsku i każe nam płacić tej biednej Polsce, każe płacić odszkodowania zwycięskim mocarstwom. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest dziedzicem przedsiębiorstw państwowych niemieckich i austro-węgierskich i Polska powinna płacić reparacje. I gdyby nie energia Władysława Grabskiego, późniejszego premiera, twórcy naszego banku, Niezależnej Rady Banku, twórcy naszej złotówki, gdyby nie jego energia, Polska była potraktowana tak jak kraje przegrane w związku z reparacjami wojennymi na konferencji pokojowej. Więc w każdym bądź razie ważną kładem naszego Hallera to jest wzmocnienie argumentami politycznymi delegacji pokojowej, której przewodził premier Paderewski, a mózgiem był znakomity poliglota Roman Dmowski, i wzmocnienie naszej armii potencjałem nowoczesnego uzbrojenia, które przywiózł z Francji.
I także doświadczenia oficerów, bo większość oficerów tej armii to byli Francuzi, którzy mieli za sobą no, wielkie doświadczenia na froncie niemiecko-francuskim w czasie I wojny światowej. Oczywiście zostaje wycofany z frontu galicyjskiego, bo pod wpływem państw Antanty, a przede wszystkim wpływów Ukraińców, Rosjan i tak dalej, trzeba, żeby konflikt polsko-ukraiński został rozstrzygnięty nie przy interwencji wojsk Hallera, ale przy pokojowych rozmowach polsko-ukraińskich. Państwo wiecie, zakończyło się to naszym sukcesem. Ostatecznie granica polsko-ukraińska na Zbruczu została ustalona w sierpniu 1919 roku. Ale w tym czasie Piłsudski pod naciskiem Antanty i Rady Najwyższej wycofuje Hallera, przerzuca go na front galicyjski, a później na front śląski. Pamiętacie piękne filmy Kuca o powstaniach śląskich? Tam widzicie właśnie oficera hallerowskiego, bo w czasie pierwszego powstania śląskiego, w sierpniu 1919 roku, myśmy pomagali naszym powstańcom. Oczywiście największy fala pomocy przyszła w czasie trzeciego powstania, maj 1921 rok. Jestem synem powstańca, jako dziecko siedmioletnie byłem w obozie hitlerowskim za udział taty w powstaniach śląskich. Także jest, Śląsk to jest wielki temat, mój wielki temat rodzinny i naukowy. Teraz, proszę Państwa, zostaje przerzucony na tak zwany front pomorski. Więc organizuje w Skierniewicach już w 1919 roku plan opanowania Pomorza przez Polskę, zgodnie z decyzjami konferencji wersalskiej i Rady Najwyższej, która po podpisaniu układu 28 czerwca funkcjonuje. I ta wielka tradycja zaślubin z morzem, to nasze otwarcie na morze. Wtedy tylko 74 kilometry. Ale ta wielka wizja obecności uchwały Sejmu 10 lutego o konieczności budowy Gdyni. Ta uchwała jest już uchwałą Sejmu. A później wzmocniono przez decyzję ministra spraw wojskowych generała Sosynkowskiego, który w związku z bojkotem dostaw uzbrojenia przez Gdańsk, także żywności, lekarstw i tak dalej, no zdaje sobie sprawę, że bez własnego, suwerennego portu nasze państwo może przeżyć głęboki kryzys. I powstaje decyzja o budowie Gdyni, którą zaktywizował wielki Eugeniusz Kwiatkowski, kiedy przejął kierownictwo Ministerstwa Przemysłu i Handlu w czerwcu 1926 roku. I Gdynia z małej wioski 200-osobowej staje się miastem 135 tysięcy. I staje się największym portem na Bałtyku. Czego oczywiście dzisiaj nie ma. Myśmy zaniedbali naszą politykę morską. No i proszę Państwa, ta pamięć o tym porcie ciągle kojarzy się z zaślubinami z Bałtykiem dokonanymi 10 lutego 1920. Piłsudski najpierw mówi: kochany panie generale, wykorzystuje potencjał armii francuskiej. Zaprasza go na święto zjednoczenia armii polskiej, tak samo jak generała Dowur Muśnickiego 8 października 1919 roku, i to się dzieje na Wawelu przy sarkofagu Tadeusza Kościuszki. Ale później następuje rozparcelowanie w ramach zjednoczenia armii oddziałów i Armii Wielkopolskiej, i Armii Hallerowskiej. Dlatego, że Piłsudski boi się, że sympatycy Ruchu Narodowo-Demokratycznego i Dowbor Muśnicki, i generał Haller
mogą stworzyć konkurencję opartą także na wpływach z wojsk. Więc trzeba te wpływy zmniejszyć. Daje mu szereg prestiżowych funkcji. Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża. Generalny inspektor Armii Ochotniczej. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa, na której czele stał marszałek Sejmu Trąbczyński. Ale przecież Armia Ochotnicza nie polega na tym, że na czele tych 100 tysięcy staje generał Haller. Nie. On organizuje ochotników, którzy są rozparcelowani po różnych oddziałach Wojska Polskiego. On nie dowodzi Armią Ochotniczą, bo taka armia istnieje tylko jako organizacja ochotników. Bo istnieje obawa, że mając taki potencjał, przeciwnicy polityczni Piłsudskiego mogą zagrozić jego pozycji jako naczelnego wodza i naczelnika państwa. Ja o tym szczegółowo piszę w swojej monografii Józefa Piłsudskiego. Następnie mianuje go 23 lipca 1920 roku dowódcą frontu północno-wschodniego, później frontu północnego. Czyli obroną od granicy z Prusami do Dęblina. I proszę Państwa, rola generała Hallera jest kwestionowana w znanej pracy o wojnie polsko-bolszewickiej Józefa Piłsudskiego. Prawda jest inna, moim zdaniem, mogę się mylić. Mianowicie gro uderzeń bolszewików idzie na front północny, czyli idzie na Warszawę, którą bronił dowódca pierwszej armii generał Franciszek Latinik i tu jest wielka mobilizacja warszawiaków do obrony na przedpolu, ale największe zasługi ma piąta armia, którą dowodzi generał Władysław Sikorski. Dlatego, że przewaga bolszewików w rejonie piątej armii, czyli od granicy do, powiedzmy, do Modlina, a to był odcinek broniony przez Sikorskiego, jest trzykrotna. Trzykrotna. O ile marszałek Piłsudski jako dowódca grupy uderzeniowej ma ośmiokrotną przewagę nad nieprzyjacielem, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, to bolszewicy na odcinku frontu, ale tym pododcinku, które bronił, wspaniale bronił, generał Władysław Sikorski, mają trzykrotną przewagę. I tak mówiąc szczerze, to trzeba na nowo odczytać przebieg wojny 20 roku i odpowiedzialnych za polskie i porażki, i sukces. Nazwiskiem niedocenianym jest niewątpliwie dowódca frontu, który ma trzy armie, armię piątą Sikorskiego, armię warszawską Latinika i armię broniącą linii Wisły, to jest generał Roy. I tutaj, proszę Państwa, polemika z filmem taka drobna. Rozkaz do bitwy warszawskiej wydaje naczelne dowództwo. Jest to koncepcja Piłsudskiego i szefa sztabu, bohatera tej wojny, generała Tadeusza Rozwadowskiego. I ten rozkaz zostaje wydany 6 sierpnia. Natomiast interpretacja tego rozkazu na odcinek Armii Północnej, czyli Frontu Północnego, jest dziełem Hallera z 13 sierpnia. Czyli rozkaz do ataku 13 sierpnia jest funkcją rozkazu Piłsudskiego. Nie można odebrać Piłsudskiemu autorstwa koncepcji strategicznej bitwy warszawskiej. Byłby to nie tak historyczny. I ten konflikt trwa do dzisiaj. Oczywiście nie potrafimy obiektywnie podkreślić zasług jednego i drugiego. Albo jeden, albo drugi. A mają oboje swój wkład.
Więc proszę Państwa, to jest następna sprawa. Później, po tej bitwie, generał jest marginalizowany. Przede wszystkim w czasie wyborów listopadowych 1922 roku, kiedy z listy Chrześcijańskiego Zjednoczenia Narodowego, czyli dawnej listy Związku Ludowo-Narodowego, wchodzi do Sejmu. I w tym Sejmie kandydatem Chrześcijańskiego Zjednoczenia na prezydenta jest hrabia Zamoyski. I dochodzi na tle wyboru Narutowicza do wielkiego konfliktu. Konfliktu obozu generała Hallera z obozem Piłsudczyków, Lewicy i Mniejszości Narodowej. Oczywiście zarzut o odpowiedzialności za tragiczne zamordowanie Narutowicza pod adresem Hallera nie ma nic wspólnego z prawdą. Dlatego proces sądowy, dlatego pojedynek i tym podobne. I później generał Haller, mimo że jest jeszcze w Radzie opiniującej awanse społeczne, w Radzie Wojennej, po przewrocie majowym jako inspektor do spraw artylerii zostaje zwolniony z swego stanowiska. I działa już prywatnie. I tu trzeba powiedzieć, że autorzy filmu zapomnieli o jednej ważnej rzeczy. Że działając prywatnie, jest współautorem tak zwanego frontu morsz, czyli koalicji, która zgrupuje partie centrowe, która opiera się na takich autorytetach jak Ignacy Jan Paderewski, morsz to siedziba Padereckiego, jak Wincenty Witos, jak Władysław Kiernik, jak Herman Liberman, a przede wszystkim jak przywódca ludu śląskiego, któremu zawdzięczamy odzyskanie Górnego Śląska, dyktator trzeciego powstania, Wojciech Korwany. I to, że istnieje grupa polityczna, która zastanawia się, co będzie z Polską po przegranej wojnie z agresorem hitlerowskim i stalinowskim i która stwarza polityczną bazę rządu Sikorskiego, którego ministrem jest Haller, to jest wielki element wkładu Hallera, Korfantego, Mościckiego, Paderewskiego i Witosa do polskiej kultury politycznej. O tym niestety nie ma filmu, a to jest bardzo rzecz ważna. I teraz proszę Państwa, przyjaźniąc się z Korfantym, przyjaźniąc się z Paderewskim, tworząc Związek Hallerczyków, który wstąpi do Stronnictwa Pracy w 1937 roku i stanowi takie zaplecze dla Sikorskiego, dla generała Kukiela, dla prezydenta Wojciechowskiego i tak dalej, uczestniczą w jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń. Mianowicie Wojciech Korfanty, któremu zawdzięczamy powrót na Górny Śląsk, do tej części wielkoprzemysłowej, do większości kopalń Hut, nie do terytorium. Terytorium to jest 28%, ale 65% zakładów przemysłowych jest w naszych polskich rękach. Wyobraźcie sobie Polskę bez Śląska. Bez Śląska. Otóż chcę powiedzieć, że Korfanty, kiedy Czechy są zajęte przez Niemców, nie chcąc się dostać w łapy gestapo, Korfanty przyjeżdża do Polski i wzywa Górnoślązaków do wspólnej walki z hitlerowcami. A spora część tych Ślązaków znajduje pracę w Niemczech, bo nie ma pracy w Polsce. Ulega procesowi hitleryzacji. Większość organizacji niemieckich na Śląsku jest już pod kierownictwem hitlerowców w legalnym polskim państwie. I wtedy go aresztują. I umiera w klinice świętego Józefa, umiera nasz Korfanty i wtedy 17 sierpnia w Kościele Zbawiciela, w tym kościele, gdzie codziennie się modlił w czasie bitwy warszawskiej, chodził na mszę i przyjmował komunię świętą w sierpniu 20 roku. W tym kościele żegna Warszawa, która rozumie znaczenie Śląska, żegna Korfantego,
protestując przeciwko jego aresztowaniu, przeciwko głupocie nienawistników, którzy chcą go aresztować wtedy, kiedy wzywa Ślązaków do wspólnej walki z Niemcami. Aresztował Grabowski, minister spraw wewnętrznych Sławoj Składkowski. Ci są odpowiedzialni za ten dramat. I przeciwko temu dramatowi protestuje Haller, biorąc manifestacyjny udział w pogrzebie w Kościele Świętego Zbawiciela, gdzie się modli w 20 roku. I to jest też kultura polityczna. Bardzo ważna dzisiaj, kiedy Ruch Autonomii Śląska chce nam stopniowo odpolonizować ten Górny Śląsk. Niestety nie doceniamy tego, co się tam dzieje. Tym bardziej, że większość Ślązaków znajduje pracę w Niemczech i konsekwencje bezrobocia są bolesne dla nas, jeśli chodzi o zachowania Ślązaków. Tak jak były przed wojną, tak dzisiaj to jest. Więc w każdym bądź razie kończąc, chcę Państwu powiedzieć, że ten film, ten album wspaniały, gratuluję, są tu przedstawiciele Centralnej Biblioteki Wojskowej? No zapraszałem im, dziwna sprawa, zapraszałem im, żeby ich publicznie podziękować. W każdym bądź razie chcę Państwu powiedzieć, że wkład do kultury politycznej polega po pierwsze na tym, że jest współtwórcą polskiego ruchu skautowo-harcerskiego i tym, który kształtował Związek Strzelecki. Jest tym, który prowadził wojnę z wszystkimi, walkę zbrojną z wszystkimi i uczestniczył w 18 bitwach. Jest tym, który dał argument polskiej konferencji, polskiej delegacji pokojowej. Jest tym, który wzmocnił naszą armię czołgami, samolotami, nowoczesnym uzbrojeniem i miał wpływ na przebieg wojny z Ukraińcami i z bolszewikami. Jest tym, który dbał o kontakt z Polonią. Czterokrotnie był gościem Polonii amerykańskiej. Przede wszystkim w 23 roku, w 34 roku, w 1939-1940 roku, następnie w 1952 roku. Jest tym, który dbał o naszą obecność w centrum naszej siły przemysłowej, na Górnym Śląsku. I jest tym, który tworzył wraz z Paderewskim, wraz z generałem Sikorskim, wraz z Witosem, Liebermannem, Korfantym, zaplecze dla kontynuacji państwowości polskiej w postaci gabinetu Sikorskiego, którym był przyjaciel. I te elementy decydują o wkładzie Hallera do polskiej kultury politycznej. We Francji, skąd ona się wzięła. Geneza to można szukać rok 1914, czyli wybuch I wojny światowej, kiedy odżyły nadzieje w polskim społeczeństwie na odzyskanie niepodległości. Pojawiły się dwa nurty. Jeden, można powiedzieć w takim dużym skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły, reprezentował Józef Piłsudski, czyli założenie oparte na tym, że odzyskamy w jakiś, przynajmniej na początek autonomię, ewentualnie później być może jakąś niepodległość, walcząc u boku państw centralnych. No i drugi nurt reprezentowany przez Romana Dmowskiego, który zakładał, że ewentualna autonomia bądź bliżej nieokreślone, byśmy powiedzieli, w kształcie terytorialnym, jakaś później niepodległość Polski, uda się wywalczyć, opierając się na Rosji, czyli państwach Antanty. To między innymi będzie powodem tego konfliktu, który narodzi się między tymi głównymi bohaterami narodzin II Rzeczpospolitej, czyli Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, który przełoży się również też i na karierę wojskową samego Józefa Hallera. Pierwsze próby tworzenia polskich oddziałów we Francji to jest rok 1914. Pojawia się komitet, na czele którego stoi Wacław Gąsiorowski, który próbuje stworzyć zalążki polskich oddziałów wojskowych w ramach armii francuskiej. Jednakże, ponieważ Francja jest w ścisłym sojuszu z Rosją,
Rosja składa stanowczy sprzeciw, żadnych polskich formacji w armii rosyjskiej być nie może. Rosjanie, znaczy jeszcze władze carskie, car bardzo silnie naciska, że sprawa polska to jest wewnętrzna sprawa rosyjska i absolutnie na zachodzie w armii francuskiej żadnych formacji polskich być nie może. Powoduje to, iż te oddziały polskie nie powstają w 1914 roku na ziemi francuskiej, choć tworzą się dwa niewielkie oddziały, ten najbardziej znany to Bajończycy, 100-kilkadziesiąt osób. Działania tego oddziału to jest kilka miesięcy na froncie. W czerwcu 1915 roku Bajończycy ponoszą ciężkie straty i oddział zostaje rozwiązany. Ale ludzie, którzy ocaleli z tego oddziału Bajończyków, będą między innymi wśród założycieli Armii Polskiej we Francji. Następnie mamy pewien zastój, nic się nie dzieje, władze carskie zgłaszają właśnie weto, a więc sprawa polska we Francji, tworzenie oddziałów wojskowych, się tutaj nic nie dzieje. Przełom dopiero przynosi rok 1916-17, kiedy następuje umiędzynarodowienie sprawy polskiej. Takich trzy tylko najważniejszych wspomnę, żeby tutaj już nie zanudzać Państwa, więc pierwszy to akt 5 listopada. Nie odniósł on większego efektu w polskim społeczeństwie, ale był tym pierwszym krokiem do umiędzynarodowienia sprawy polskiej, bowiem mamy po raz pierwszy mowę o tym, że powstanie po wojnie państwo polskie. Następnie mamy orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona ze stycznia 17 roku, który również zapowiada, że po wojnie powstanie państwo polskie. No i chyba ten najważniejszy element, czyli rewolucja rosyjska, obalenie caratu, powstanie rządu tymczasowego kierowanego przez księcia Lwowa, a później Aleksandra Kierńskiego. Jest to o tyle istotne, że rząd tymczasowy nie zgłasza już sprzeciwu wobec tworzenia armii polskiej, znaczy oddziałów polskich na ziemi francuskiej. To otwiera drogę do tego, żeby właśnie takowe oddziały tworzyć. I w maju 1917 roku powstaje francusko-polska misja wojskowa, która przystępuje do tych wstępnych prac zmierzających do utworzenia armii, zaś 4 czerwca 1917 roku prezydent Republiki Francuskiej wydaje dekret o utworzeniu tejże armii i można powiedzieć, tu mamy tą genezę. Jeżeli chodzi o skład narodowościowy tej armii, to dosłownie kilka zdań. Przede wszystkim, ponieważ władze francuskie nie zgadzały się, żeby żołnierze francuscy narodowości polskiej, bo przecież wielu takich było, to jest emigracja w XIX wieku, którzy służyli w armii francuskiej, nie chciano osłabiać armii francuskiej, więc nie było zgody, żeby takie osoby przechodziły. Więc było to na zasadzie zaciągu ochotniczego, ale przede wszystkim liczono, o czym też tutaj była mowa, na ten zaciąg ochotniczy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To był ten pierwsza największa grupa, na której ta armia była tworzona w 1917 i pierwszej połowie 1918 roku. Wedle różnych szacunków, bo tu są dane rozbieżne, to jest od 20 do 27 gdzieś tysięcy osób przybyło spoza Francji. Przede wszystkim właśnie Stany Zjednoczone i Kanada. Tworzenie tejże armii, pierwsze oddziały, to jest styczeń 1918 roku, kiedy zostaje sformowany pierwszy pułk strzelców polskich, dowodzony przez podpułkownika Juliana Jasińskiego. Notabene również to jest emigrant, syn emigranta z powstania listopadowego, a więc można powiedzieć, jednak dowództwo francuskie, wysyłając oficerów z armii francuskiej, kierowało się takimi względami, że jednak jakieś korzenie polskie decydowały tutaj, że takiego oficera wysyłano właśnie do tej tworzącej się armii polskiej. Pamiętajmy, oficerów polskich tak naprawdę nie było wtedy we Francji, więc trzeba było tą kadrę oficerską skądś wziąć. Ten pierwszy pułk, ja tylko może o nim króciutko powiem, bo jest to jedyna jednostka, która brała udział w walkach. Latem 1918 roku bierze udział w drugiej bitwie nad Marną. Później zostaje wycofany z frontu i w sierpniu 1918 roku na jego bazie zostaje utworzona pierwsza dywizja strzelców polskich. Trzy dywizje piechoty plus pułk artylerii, więc model francuski, system trójkowy. I warto o tym wspomnieć, że ta pierwsza dywizja strzelców polskich, oczywiście dowodzona przez generała francuskiego, jesienią 1918 roku zostaje skierowana na front w Wogezach, gdzie obejmuje odcinek frontu. Oczywiście odcinek był w miarę spokojny, do jakichś większych starć nie dochodziło.
ale warto o tym dodać, bo jednak była to linia frontu, to jest jedyna polska dywizja, która brała udział w walkach regularnych na froncie zachodnim. Miała wziąć również udział w ofensywie na Metz. Tutaj dowództwo sprzymierzonych szykowało taką ofensywę, no ale zawieszenie broni spowodowało, że została odwołana, a dywizja na początku 1919 roku wróci do składu armii Hallera. Armia polska we Francji miała być oczywiście złożona, miała być armią narodową, autonomiczną, ale podlegającą dowództwu francuskiemu. Również całe jej wyposażenie, utrzymanie ponosiła strona francuska, no ale żeby nie było zbyt pięknie, było to w formie kredytu, który Polska musiała później spłacić, 400 milionów franków, kwota olbrzymia, także no, o tym też trzeba pamiętać, nie ma nic za darmo w polityce. No i początek 1918 roku to jest kolejny etap rozbudowy właśnie tej armii polskiej. On początkowo przebiegał bardzo powoli. Przyspieszenie nabierze dopiero jesienią 1918 roku. No, można powiedzieć, kiedy pojawił się generał Haller. Ale też to, tak byśmy powiedzieli, to nie jest jedyny element, że akurat wtedy po prostu zakończyła się wojna i można było sięgnąć do zasobów w postaci obozów wielnieckich. I tu będzie ta druga zasadnicza grupa, która pozwoli na dużą rozbudowę tejże armii. Oczywiście można gdybać, gdyby nie generał Haller, to i tak prawdopodobnie ta rozbudowa by nastąpiła. No ale jest generał Haller, więc chwała mu za to, że on to podejmował. Borykał się z wieloma problemami. Dlaczego Józef Haller został dowódcą tejże armii? Ja tutaj miałem trochę szerszy wywód na ten temat, ale żeby nie wchodzić w działkę kolejnego prelegenta, no, tak uzgodniliśmy, że mniej więcej tutaj ta tematyka będzie poruszana, to ja tylko dosłownie w kilku zdaniach tak zasygnalizuję problem. Zwierzchnictwo nad armią polską we Francji sprawował powstały w Lozannie, a później przeniesiony do Paryża, Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele. No, Roman Dmowski miał duże aspiracje. On od samego początku opowiadał się po stronie państw alianckich, sprzymierzonych. W związku z czym, no jak gdyby rościł sobie naturalny sposób prawo, że to on będzie tym zasadniczym ośrodkiem decyzyjnym w Polsce, która miała odzyskać niepodległość. Wzmocnienie pozycji komitetu, jak i samego Dmowskiego, byłoby niewątpliwie przejęcie zwierzchnictwa również nad armią polską. Pamiętajmy, ta armia też już tak było sygnalizowane w 1919 roku, a szczególnie w końcu 18 roku. To jest tak naprawdę jedyna poważna siła polska. W 18 roku praktycznie na ziemiach polskich nie ma żadnej armii. To są improwizowane grupki oddziałów tworzone spontanicznie, ad hoc, wysyłane do obrony Lwowa. A tu mamy 70 tysięcy wyszkolonego, umundurowanego, wyposażonego świetnie, jak na ówczesne warunki, a więc broń techniczna, czyli czołgi, armaty, samoloty. To jest bardzo poważna siła polityczna. W związku z czym, no tu mamy te pewne zabiegi, żeby komitet przejął zwierzchnictwo. Ostatecznie to się udaje 28 września 1918 roku, kiedy zostaje zawarta umowa między komitetem a rządem francuskim, no, w którym stwierdzono, że Francja uznaje armię polską we Francji za siłę sprzymierzoną. Komitet Narodowy Polski za reprezentanta sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. No i jednocześnie wyrażono zgodę, aby to Komitet Narodowy Polski formalnie wyznaczył dowódcę tejże armii. Oczywiście komitet nie miał tu dużej swobody. Trzeba było to z obsady uzgodnić z dowództwem francuskim. Tak też się faktycznie stało. Oczywiście przed powołaniem Hallera wszystko było wcześniej uzgodnione. No ale trzeba było znaleźć oficera, który kilka warunków będzie spełniał. Przede wszystkim popularność. Musiał być to osoba, która jest popularna, cieszy się zaufaniem. Tą rolę Haller spełniał. Pamiętajmy właśnie walka z trzema zaborcami, bitwa pod Kaniowem. No, byśmy powiedzieli, cała karta bojowa powodowała, że za Hallerem ciągnął się taki no, mit wielkiego bojownika o niepodległość. Musiał to być oficer wysokiej rangi oczywiście.
nie mógł to być jakiś ktoś znikąd wzięty. We Francji generałów nie było polskich. W większości znajdowali się oni albo na ziemiach polskich, no albo na wschodzie. Haller spośród nich, byśmy powiedzieli, no tak najlepiej pasował na dowódcę tejże armii. W roku 1918, cytuję, generał Haller spadł nam jak z nieba. To jest bardzo charakterystyczne stwierdzenie, oddające ówczesną sytuację. Bowiem, jak już to była mowa, armia polska we Francji nie miała wodza, polskiego wodza. I na horyzoncie nikt się nie rysował. Tym bardziej, że w lutym 1918 roku generał Józef Dobor-Muśnicki, który był kandydatem kręgów narodowej demokracji na wodza naczelnego, podpisał układ z Niemcami, który właśnie ubezwłasnowolniał ten korpus pierwszy, który był wówczas na Białorusi. I on w rzeczywistości potem skapitulował w maju 18 roku. Dmowski potem określił, że generał Józef Dobor-Muśnicki okazał się oficerem bez wartości. Była to zbyt surowa ocena, dlatego że generał Dobor-Muśnicki po prostu kierował się czystymi względami wojskowymi. Natomiast Dmowski myślał kategoriami politycznymi. Poddanie się Niemcom w końcu wojny było dla niego no, nie do przyjęcia, ciosem, ponieważ pojawiało się niebezpieczeństwo, o którym już mówiliśmy tutaj wcześniej, że oto koniec wojny się zbliża, natomiast cały wysiłek zbrojny Polski był po stronie Austro-Węgier i Niemiec. W związku z tym to, co się stało w lutym 1918 roku pod Rarańczą, czyli przerwanie się drugiej brygady legionów na czele z Hallerem przez front i przejście na stronę rosyjską i podjęcie walki najpierw z Austriakami, a potem tam na końcu pod Kaniowem, to już koło Kijowa, z Niemcami, było rzeczywiście zrządzeniem losu dla Komitetu Narodowego Polskiego. Ta jednostka, którą dowodził Haller, to było ledwie 2-3 tysiące ludzi. Ale w legendzie była to, mówiono o armii Hallera, o jakichś gigantycznych jednostkach, a poza tym czynnik psychologiczny odgrywał tu o wiele większą znaczenie. Że oto na wschodzie pojawia się jakaś polska jednostka na czele ze znanym dowódcą, która wypowiada posłuszeństwo państwom centralnym i przechodzi na stronę Antanty. Stąd też to powiedzenie spadł nam jak z nieba. Ale żeby to zrealizować, to proszę Państwa, no to jest teren Rosji ogarniętej rewolucją. A Haller musiał się znaleźć w Paryżu. W związku z tym rozpoczyna się wielka gra wokół Hallera, żeby go ściągnąć do Francji, bądź też zmobilizować jakąś armię na terenie Rosji, która podejmie walkę z Niemcami, co było wówczas już nierealne, bo była to już rewolucja i bolszewicy nie zezwoliliby na funkcjonowanie takiej jednostki, chyba że byłoby to w ramach Armii Czerwonej. W związku z tym rozpoczyna się coś, co bym nazwał polowanie na Hallera, ale przez polityków narodowej demokracji i przez Piłsudczyków. Każdy chce dotrzeć do Hallera i skłonić go do przejścia na stronę bądź obozu Piłsudskiego, bądź Dmowskiego. To jest akurat bitwa pod Kaniowem, która kończy tą epopeję, którą Państwo widzieli tam na mapie. Bitwa też o olbrzymim znaczeniu politycznym, mniej wojskowym. Tam poległo 46 Polaków i Haller nie poddał się, tylko się przebił jeszcze z kilkoma tysiącami ludzi i uniknął niewoli niemieckiej. To jest jeden z takich bardzo znanych obrazów Bitwa pod Kaniowem. To jest obraz 1923 roku. Pierwszymi politykami, którzy dotarli do Hallera jeszcze w czasie jego przemarszu pod Kaniów, byli właśnie wysłannicy tego polityka. To jest Joachim Bartoszewicz, jedna z czołowych postaci w obozie narodowej demokracji, który wówczas jeszcze był w Kijowie. I on wysłał dwóch takich emisariuszy do Hallera. To był Karol Wiarczak i Jezierski, wyposażeni w 25 tysięcy rubli, no żeby wspomóc finansowo ten oddział. Jednocześnie pierwsi nawiązali kontakt polityczny, mówiąc mu, żeby przyjął orientację polityczną Komitetu Narodowego Polskiego i kierował się na wschód. Na pewno, żeby się nie poddawał Niemcom. To jest Jerzy Zdziechowski, inny polityk narodowej demokracji, który na terenie Rosji wówczas działał. On miał kontakt z kolei z pierwszym korpusem polskim, czyli ten, który się potem ostatecznie Niemcom poddał. I to zakończyło się fiaskiem.
A to jest Stanisław Grabski, który w swoich wspomnieniach opisuje bardzo barwnie właśnie owo polowanie na Hallera. Grabski nawiązał kontakt z bolszewikami, to jest ciekawe, bo tam z Galicji ich znał niektórych. I oni wydali taki glejt, że oddziały Hallera mogą się przemieszczać na wschód, nie będą niepokojone. Między innymi taki dowódca frontu południowego Jan Huzarski, Żyd z Galicji, którego akurat Grabski znał. To był ciekawy pierwszy kontakt polityczny, tak to byśmy Grabskiego z bolszewikami, potem miał też inny. Grabski szukał oddziału Hallera po całej Ukrainie i nie mógł go znaleźć. Jak przyjechał do jakiejś miejscowości, to mówiono, że już wyjechał. Dopiero w Murmańsku, kiedy dotarł do Murmańska Grabski, to i tak się okazało, że też Haller już kilka dni temu wyjechał. Czyli dopiero spotkali się w Paryżu. Grabski opisuje te wszystkie perypetie związane z ewakuacją oddziałów Hallera na wschód i summa summarum, proszę Państwa, do Murmańska, czyli do portu, z którego potem okrętem brytyjskim popłynęli do Anglii, to było ledwie kilkudziesięciu ludzi. Czyli z tych kilku tysięcy, które walczyło tam pod Rarańczą, potem pod Kaniowem, to ledwie kilkudziesięciu wsiadło na ten okręt i popłynęło do Francji. Ta rozgrywka, o której mówiłem, czyli obozu Piłsudczyków i Endeków, zakończyła się w tym momencie zwycięstwem Komitetu Narodowego Polskiego. To był taki układ z 15 czerwca 18 roku w Moskwie podpisany przez Radę Polityczną Zjednoczenia Międzypartyjnego. To było ciało polityczne Narodowej Demokracji. Tam Haller jakby zadeklarował uczestnictwo w tym projekcie politycznym Narodowej Demokracji. Znaczy, że stanie na czele wojsk polskich wszystkich i będzie jakby podległy Komitetowi Narodowemu Polskiemu. Piłsudczycy z kolei proponowali mu inne rozwiązanie, że do czasu uwolnienia Piłsudskiego on będzie wodzem naczelnym, natomiast w momencie zwolnienia Piłsudskiego z więzienia jakby odda mu władzę nad wojskiem. Czyli nie wiem, jakie były motywy ostateczne Hallera, ale jakby perspektywa podporządkowania się Komitetowi Narodowemu wydawała mu się bardziej kusząca. No bo tutaj była od razu, że jak Piłsudski wyjdzie, to przestaje być naczelnym wodzem. A endecy mu dawali ewentualnie perspektywę, że tym wodzem będzie cały czas. Poza tym proszę wziąć pod uwagę, że jeszcze nie wiadomo, kiedy wojna się skończy, bo to było lato 18 roku, kiedy Niemcy odnosili największe sukcesy. Więc to była trochę taka ruletka polityczna. Tak summa summarum jednak Haller decyduje się na przejście na stronę Narodowej Demokracji. Tutaj cofnę się do roku 14, kiedy pierwszą próbę endecja podjęła przy tym Legionie Wschodnim, o której pan profesor mówił. Wtedy chodziło o to, żeby ten Legion Wschodni nie podjął walki z Rosją. No bo to by nie mieściło się w koncepcji endecji. I między innymi Grabski, Skarbek, ten Korpus Wschodni, no mówiąc otwarcie, rozłożyli od wewnątrz. I Haller wtedy się nie zgodził z koncepcją Narodowej Demokracji. Mówił, że na tym etapie trzeba walczyć po stronie Austro-Węgier. Czyli jakby pierwsze podejście polityczne było przegrane przez endecję. Natomiast w polityce jest zasada jedna, nie należy się obrażać. I kiedy pojawiła się w 18 roku druga szansa, to tą szansę już wykorzystano. To jest akurat zdjęcie pierwszego korpusu, który był jednostką o wiele większą niż to, co miał Haller pod bronią, bo korpus Dowbora liczył 23 tysiące ludzi świetnie wyposażonych. I powtarzam, i dlatego dla Komitetu Narodowego, dla endecji był to wielki cios, że ten korpus się poddał Niemcom. Ale to jest inna historia. To już jest okolice Murmańska. Tu widzimy Państwa, stąd właśnie Haller odpłynął okrętem do Anglii. Natomiast oddział murmański, czyli te resztki wojsk polskich, które działały na tym terenie, były zatrzymane przez Anglików. Tam była mowa, że Anglicy realizowali swoją politykę. Dla Anglików ci żołnierze byli potrzebni tutaj, na terenie Rosji, bo to były przyczółki Antanty w ogarniętej rewolucją Rosji, czyli na północy. To są akurat jeszcze zdjęcia właśnie z Murmańska. Oficerowie angielscy odznaczają polskich żołnierzy z tego oddziału murmańskiego odznaczenia. A to już jest oficjalny jakby portret jako generała Hallera z okresu właśnie już o tym, o którym mówimy, już okresu francuskiego. To jest takie zdjęcie pierwsze po powrocie, czyli 13 lipiec 1918 rok w Paryżu. Ten film, który Państwu wyświetlałem, był 14 lipca, czyli Haller jeszcze nie brał udziału w tej defiladzie, bo jeszcze nie był oficjalnie mianowany dowódcą Armii Polskiej.
I tu jest ten moment kulminacyjny, o którym tutaj mówiliśmy. To jest 4 października 1918 rok. Komitet Narodowy Polski, reprezentowany przez hrabiego Maurycego Zamoyskiego. Dmowski jest w tym czasie w podróży do Stanów Zjednoczonych. I on mu wręcza nominację na wodza naczelnego wojsk polskich, czyli nie tylko armii polskiej we Francji. Wszystkich wojsk, czyli również obejmujących jednostki walczące na terenie Rosji. Czyli Haller w tym momencie staje się takim wodzem naczelnym całej armii polskiej, czy wszystkich wojsk walczących na froncie. Tu jako ciekawostkę podam, tu jest stoi Grabski, który wreszcie dotarł, złapał tego Hallera, ale dopiero w Paryżu, nieomal tak w ostatniej chwili, że on długo nie posiedział w kraju, bo natychmiast Dmowski go wysłał do Polski, znaczy we Francji, do Polski go wysłał, żeby się porozumieć z Piłsudskim, ale o tym za chwilę. Tutaj jako ciekawostkę podam, że tutaj stoi ten młody, to jest Tadeusz Romer. Wówczas pełnił funkcje jakie pomocnicze. Był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Sikorskiego w czasie wojny. Czyli on zaczynał swoją karierę właśnie w Komitecie Narodowym. Tu stoi Józef Wielowiejski, to jest major Frączak ze Stanów Zjednoczonych, taka jedyna wojskowa figura do czasu powołania Hallera, który wszedł też w skład Komitetu Narodowego Polskiego. W dwa dni później, to jest właśnie to, co tutaj już mówiliśmy, jest ślubowanie, pierwszy pułk strzelców i to jest Nancy. Już Haller w mundurze odbiera tutaj przysięgę i to są właśnie te zdjęcia. Proszę zobaczyć, jest obecny z ramienia komitetu Zamoyski. Dmowski, powtarzam, był wtedy już w Paryżu. To jest też właśnie Nancy, 6 października 1918 roku. A to są mundury już halerowskie, już w muzeach dzisiejszych. To jeszcze raz te Nancy. To są akurat jednostki polskie na terenie Rosji, czyli to jest 5. Dywizja Syberyjska. Ona podlegała formalnie pod rozkazy Hallera, ale Państwo zdają sobie sprawę, jaka była olbrzymia odległość, więc tam było to trochę iluzoryczne. Tym niemniej formalnie były to jednostki podległe Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich pod dowództwem generała Hallera. I to są rekonstrukcja, to właśnie jest dywizja syberyjska na jednej z rekonstrukcji. Tutaj, proszę Państwa, z naszego archiwum, Romana Dmowskiego, który znajduje się w Muzeum Niepodległości, to jest taki fragment listu Zamoyskiego do Dmowskiego, tuż przed jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, czy nawet już do Stanów Zjednoczonych. Tutaj jest ciekawa historia, będę Państwu tylko ogólnie powiem. Zamoyski pisze do Dmowskiego, że nawiązał kontakt z Beneszem i chodzi o to, żeby Haller wydał, czy wyda polskim jednostkom na terenie Rosji rozkaz, żeby skupiać się wokół korpusu czechosłowackiego, czyli tego, który operował na linii transsyberyjskiej. To była najpotężniejsza jednostka, która wówczas zwarta istniała, 50 tysięcy ludzi. Czyli wkraczamy tu na teren czysto polityczny. W wizji politycznej Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego Czesi byli sojusznikiem. W związku z tym Haller dostał sugestię, żeby rozkazał wszystkim oddziałom polskim znajdującym się na terenie Rosji skupienie się wokół korpusu czechosłowackiego. Ale tam w tym liście jest dalej, że tą koncepcję przedstawił Beneszowi, ale niestety Benesz tylko kiwnął głową i gdzieś wyjechał. Czyli wiemy, że doszło do tej współdziałania, ale tylko na odcinku tej 5. Dywizji Syberyjskiej, która razem z Czechami cofała się, czy jechała w kierunku Władywostoku. Państwo wiedzą, jak to się zakończyło. Bolszewicy zagrodzili tym eszelonom, bo to były dziesiątki eszelonów czeskich, polskich i francuskich częściowo, drogę i w zamian za wydanie admirała Kołczaka Czesi przejechali dalej. To jest pokazane w filmie Admirał, który będziemy też pokazywać i wtedy właśnie dowództwo tej naszej 5. Dywizji było oburzone, jak można było taką transakcję zawrzeć, nie? Że wydajemy Kołczaka, w zamian zostawiamy złoto i jedziemy do Władywostoku. No ale to takie pewne różnice mentalności, chociaż nie wiadomo, jakbyśmy my się zachowali, gdybyśmy mieli to złoto. Ale to jest tylko taka dygresja. Jakie były relacje Dmowskiego z Hallerem? Z relacji pamiętnikarskich, kronikarskich wynika, że tuż po przyjeździe, to był lipiec, a przed wyjazdem Dmowskiego do Stanów Zjednoczonych, Dmowski zaprowadził Hallera do wszystkich ważniejszych polityków francuskich, czyli minister spraw zagranicznych Clemenceau i tak dalej, go przedstawił. Potem Dmowski wyjechał, ale wrócił późną jesienią i wiadomo tak, że grali w karty, bo Romer w swoim dzienniku pisze, że dzisiaj wieczorem
był Wist z udziałem Dmowskiego i tam kilku polityków komitetu i Hallera. Czyli tu widzimy, że pewna stopa taka no, fraternizacji była. Natomiast potem pojawiają się pewne negatywne opinie. Na przykład w jednym z listów, który Dmowski pisze do kraju, mówi tak, ale po przeczytaniu masz to zniszczyć. To chyba do Grabskiego, a on nie zniszczył. Mówi tak, powiedzcie temu Hallerowi, niech przestanie gadać, tylko zabiera się do roboty. On mniej więcej w tym stylu. Natomiast w innym liście do Kozickiego mówi, miałeś o nim złe zdanie i nie miałeś racji. Czyli tu Dmowski jakby różne opinie na temat Hallera wygłasza. Generalnie tutaj była mowa w poprzednim referacie, że on nie był zapraszany często na posiedzenia Komitetu Narodowego, mówimy o Hallerze, bo rzeczywiście w kręgach politycznych narodowej demokracji nie traktowano Hallera jako wybitnego polityka. Czyli można mówić o tym, że jest władza cywilna i ona sprawuje nadzór nad wojskiem. Wojsko ma wykonywać. Czyli to, co dzisiaj się nazywa tak eufemistycznie cywilna kontrola nad armią. Czyli, że nie akceptowano roli Hallera jako osobnego ośrodka politycznego. I to wyjdzie bardzo szybko przy porozumieniu się z Piłsudskim. To jest akurat taka rekonstrukcja, powrót armii Hallera do kraju. Właśnie nie powrót, tylko przyjazd, jak mówiliśmy, bo oni stamtąd nie wychodzili. Tutaj jeszcze jeden dokument, który Państwu chcę pokazać z naszego archiwum. To jest list Bogdana Wasiutyńskiego, dziennikarza Gazety Warszawskiej. Pisze z Warszawy 2 lutego 19 roku do Dmowskiego. Dmowski go wzywa do Paryża. Wasiutyński mówi, że będzie to trudne, bo on teraz się zajmuje gazetą, ale generalnie ma pretensje do Dmowskiego, że brakuje go w kraju. Dmowski działa w Paryżu. Ale dotyczący Hallera pasus jest bardzo charakterystyczny. Wskazuje on na nastroje w krajowej endecji wobec Hallera i jego armii. Ja może Państwu ten fragment przeczytam. On jest tutaj w tej końcowej fazie. Otóż Wasiutyński pisze tak. Gdyby wojska bolszewickie stanęły na granicy królestwa, ręczyć za fiasko bolszewizmu byłoby zbyt ryzykowne, gdyż PPS znalazłoby się niewątpliwie w jego obozie, czyli w obozie bolszewickim. Ratunek widzimy przede wszystkim w armii, dobrze zaopatrzonej i żywionej, i dlatego wyczekujemy i irytujemy się z powodu odkładania przyjazdu Hallera oraz braku dokładniejszych informacji z Paryża. To świadczy o napięciu politycznym w Polsce, że te kręgi uważały, że armia Hallera może po przyjeździe spełnić również rolę jakby decydującego czynnika w rozgrywce z lewicą. Ten list Wasiutyńskiego o tym sądzi. Pewnie pan profesor się nie zgodzi z oceną Wasiutyńskiego, że PPS przyłączyłaby się do obozu bolszewickiego, ale niewątpliwie część mogła się przyłączyć. Tego nie wiemy. Natomiast generalnie ci endecy krajowi denerwują się. Gdzie jest armia Hallera? Dlaczego jest luty, marzec, a jej nie ma? No, oni nie znali wszystkich szczegółów, że to Anglicy blokowali i tak dalej, ale generalnie w tej strategii już krajowej armia Hallera czy Haller byli postrzegani również jako element rozgrywki z lewicą. Nie ma tu nic mowy o Piłsudskim, tylko o PPS-ie, ale wiadomo było, że ten obóz traktowany jest tak samo. Wyjazd Hallera z Paryża, proszę zobaczyć, to jest fotografia, która znajduje się również w archiwum Romana Dmowskiego. Jest fotografia i podpis. Prezesowi Komitetu Narodowego Polskiego w dniu wyjazdu z Wojskiem Polskim, do Polski Józef Haller, Paryż, kwatera główna, 10 kwietnia chyba, tak? Czy 16? 1919. Taki pożegnalny akcent i to jest ważne, dlatego że w rozgrywce, która toczyła się już wówczas również o armię Hallera między obozem Piłsudskiego a endecją, wysłannicy Piłsudskiego donosili do kraju, że na pożegnaniu Hallera nie był nikt z Komitetu Narodowego Polskiego. Czyli na dworcu nie było nikogo, tylko inni przedstawiciele. Z relacji prasowych, które ukazały się na drugi dzień, wynika, że nieprawda, bo było kilku przedstawicieli Komitetu Narodowego Polskiego na tym pożegnaniu, a taka pamiątka zostawiona przez Hallera Dmowskiemu świadczy o tym, że ich stosunki były dobre. Ta pamiątka, proszę Państwa, przez 90 lat była właśnie w tym archiwum Dmowskiego. Dopiero po tym, jak do nas te dokumenty dotarły, po raz pierwszy żeśmy to jakby odkryli.
Tu była mowa o tym, że Józef Haller w pewnym momencie czuł się wodzem naczelnym wszystkich wojsk polskich. Miał tytuł Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich, tak się nazywała ta kwatera. Otóż jest taki przekaz, że w momencie, kiedy Piłsudski już się wyszedł, był naczelnikiem państwa, był naczelnym wodzem, przysłał jakiś dokument do Paryża, gdzie też było nadruk Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich. Haller przyszedł do polityków komitetu i mówi, jak to? To ja jestem naczelnym wodzem Wojsk Polskich, a on na blankiecie Naczelnego Dowództwa mówi, że on. I otóż o co tu chodzi, proszę Państwa? Otóż była ta sprawa oczywiście delikatna, bo Endecja czy Dmowski postanowił zawrzeć kompromis z Piłsudskim. To był grudzień 18 roku. Na ołtarzu tego porozumienia musiano poświęcić Hallera jako wodza Wojsk Polskich, bo to było jakby w kontrakcie, że Piłsudski jako naczelnik państwa uznaje Komitet Narodowy jako jedyne przedstawicielstwo na Zachodzie, a w zamian za to Komitet uznaje go jako naczelnika. Ale jak był naczelnik, również był wodzem naczelnym. W związku z tym Haller, który poczuł się tutaj trochę zagrożony w swojej pozycji tego naczelnego wodza, nie dostał poparcia Komitetu Narodowego Polskiego, żeby stawiał tą sprawę twardo. Po prostu obawiano się konfliktu wewnętrznego. Być może z punktu widzenia późniejszych wydarzeń ci narodowi demokraci, którzy byli w kraju, uznali, że to był błąd, że jakby koncesje na rzecz Piłsudskiego były za duże i że trzeba było rzucić no, ten argument, jakim była armia Hallera, do rozgrywki wewnętrznej. Ale proszę Państwa, Dmowski bał się jednego, że jeszcze Polska ledwie nie wstała, a już zacznie się jakaś rozruba wewnętrzna, czy nie daj Boże wojna domowa. I to zdecydował. On zresztą pisał w 19 roku do Grabskiego, że nie możemy objąć pełni władzy, bo byśmy Polskę zarżnęli. Wszyscy historycy zastanawiają się, co miał na myśli. Ale miał na myśli pewnie zachowanie się lewicy i części Zachodu, że takiej władzy by nie uznano. Być może to było przesadzone, ale świadczy o dużej ostrożności Dmowskiego, odpowiedzialności za to, co można powiedzieć, interesem ogólnonarodowym. A tu taki, proszę Państwa, przerywnik. To jest dziadek Angeli Merkel. W mundurze armii Hallera w Poznaniu już, to on był Ludwik Kazimierczak, tak się nazywał. To zdjęcie ujawniono kilka miesięcy temu. I paradoks historii polega na tym, że Angela Merkel mogła być członkiem Stowarzyszenia Hallerczyków i tak dalej. Bo oczywiście on potem, mówiąc kolokwialnie, przeszedł na stronę niemiecką, czyli w 1931 roku wyjechał do Berlina i przyjął inne nazwisko, Kastner. Ale fakt faktem, że jest Hallerczyk jak nic. Nie wiemy, czy strzelał do Niemców, czy nie, ale to jest takie historyczne niespodzianki się zdarzają. I tu jest już, proszę Państwa, no to spotkanie po powrocie armii Hallera z Piłsudskim. Piłsudski oczywiście różne hołdy pod adresem Hallera oficjalnie wygłaszał, ale jego głównym celem była szybka likwidacja znaczenia Hallera jako wojskowego. Państwo widzieli ten filmik wkroczenie czy przyjazd Hallera do Galicji Wschodniej. No on był wszędzie tak witany. Był fetowany przez tysiące ludzi. No przecież to nie mogło nie dotrzeć do obozu Piłsudskiego. A nie ma miejsca na dwie legendy. Przynajmniej na terenie wojskowym. W związku z tym no Hallera, ponieważ nie miał zaplecza politycznego, bo Piłsudski był przywódcą dużego obozu politycznego. Nie był tylko wojskowy, był przede wszystkim politykiem. Natomiast Haller został sam. Bo Endecja nie chciała go poprzeć, bo bała się tutaj wojny domowej i że to się zakończy tragicznie. Poza tym nie miała przekonania, czy Haller rzeczywiście no, jest tym kandydatem najlepszym na naczelnego wodza. Jest taka wypowiedź Dmowskiego, nie wiadomo czy prawdziwa, jeszcze jak Piłsudski był w Magdeburgu, gdzie mówi do jednego swoich współpracowników, dobrze by było, gdyby ktoś wykradł tego Piłsudskiego z Magdeburga, mielibyśmy dobrego naczelnego wodza. No tu się mylił, bo Piłsudski nigdy by się nie zgodził na to, żeby być narzędziem polityki Komitetu Narodowego Polskiego, ale o czym to świadczy? Że traktowano, że Piłsudski jest poważniejszy na tym polu wojskowym niż Haller. I w związku z tym Haller był skazany na porażkę w tej konfrontacji z Piłsudskim. Być może z punktu widzenia interesów Polski nie rozparcelowywanie armii Hallera, czyli utrzymywanie jej zwartej struktury na froncie byłoby lepsze. Ale proszę Państwa, tu się sprawdza w przypadku tych dwóch panów, a szczególnie tego,
że teza Clausewitza jest prawdziwa, że wojna jest przedłużeniem polityki. I wojskowi z reguły przegrywają w tej konfrontacji, jeżeli nie są oczywiście zaprzęgnięci w jakiś obóz większy polityczny, a Haller był bardzo popularny, fetowany, ale politycznie nie miał znaczenia w tym momencie. To, co ta pani mówiła na tym filmie, że my wiemy, że politycy go źle oceniali, ale ludzie prości go dobrze oceniali i tak już zostało, proszę państwa, no może poza potem okresem frontu morsz, o którym będzie mówił mój następca. Także reasumując, w strategii politycznej narodowej demokracji w tych latach Haller odegrał rolę ważną, ale krótką. To znaczy był symbolem Polski walczącej po stronie Antanty w tej ostatniej fazie wojny i wlał niewątpliwie ducha w armię polską we Francji, która była, proszę państwa, powiedzmy otwarcie. Przed przyjazdem Hadlera była w stanie rozkładu. Tam były bunty, były dezercje, ci jeńcy, którzy byli wzięci do niewoli, czyli którzy walczyli w armii niemieckiej, czuli się poszkodowani, że byli traktowani jako żołnierze drugiej kategorii. Narzekano, że nikt nie rozumie, co mówią do nich oficerowie francuscy. No, były mnóstwo kłopotów. To ja się o tym przekonałem, analizując te archiwum Dmowskiego, ile do niego skarg przybywało. Żołnierze pisali, szeregowi. Właśnie ci z Wielkopolski, że są traktowani źle i tak. I niektórzy przechodzili z powrotem na stronę niemiecką. Dopiero przyjazd Hallera jakby wszystkim uświadomił, że to jest armia polska, a nie jakieś polsko-francuskie, jakieś oddziały kolonialne, prawda, bo tak to nieraz mówiono. Także tutaj rola była Hallera taka duchowa i symboliczna. I on tą rolę świetnie w tej roli się czuł. Natomiast potem, jeżeli chodzi o już rozgrywkę wewnątrz kraju, no to jakby został, no nie to, że poświęcony, ale jakby na ołtarzu jedności narodowej przez Komitet Narodowy Polski. Późniejsze jego związki z Narodową Demokracją były raczej luźne, na pewno nieorganizacyjne, aczkolwiek mieścił się w tym szerokim nurcie narodowo-katolickim, jeżeli byśmy mogli tak to określić. I w powszechnym przekonaniu tak zwanej opinii publicznej to jest to taki generał endecki, chociaż jest to nieprawda, bo był to raczej generał swój, czyli błękitny, ogólnonarodowy, bardziej może chadecki. Tym niemniej jest to postać na pewno, która w tym czasie odegrała bardzo ważną rolę jakby u progu niepodległości. To tyle, a więcej w materiale, który po konferencji się ukaże. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz wykład. Generał Józef Haller we froncie morsz i stronnictwie pracy wygłosi pan doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego Przemysław Weingartner z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszam. Główne zainteresowania badawcze pana profesora to polska myśl polityczna XX wieku, życie polityczne II Rzeczypospolitej, polski czyn zbrojny w I i II wojnie światowej, historia Łodzi i regionu. Dziękuję bardzo. Jeśli państwo pozwolą na początek, to takie dwie uwagi. Po pierwsze, podziękowanie dla organizatorów za możliwość udziału w tej, jak się okazało, bardzo ciekawej konferencji, ciekawym spotkaniu naukowym. Z drugiej strony, no, trudno mi się oprzeć również takiemu wrażeniu, że stanąłem przed takim zadaniem dość niewdzięcznym z punktu widzenia celów tej konferencji, ponieważ bynajmniej nie chodzi o to, że postać generała Józefa Hallera jest mi obcą, ponieważ pisząc książkę i o, jak już tutaj wspomniano, Żelaznej Karpackiej, czyli II Brygadzie Legionów Polskich, czy to o bitwie pod Kostiuchnówką, oczywiście generał Haller jako jeden z bohaterów tych książek się przewijał. Natomiast przyznam szczerze, że ten ostatni fragment działalności politycznej, tak, działalności politycznej generała Hallera, czyli jego udział w formowaniu najpierw takiej formuły, takiej struktury, jaką był front morsz, czyli porozumienie osobistości, autorytetów politycznych, a potem jego udział w kształtowaniu stronnictwa pracy. Z jednej strony, no, w stosunku do wcześniejszych okresów jego życia mamy na ten temat jakby, choć też są oczywiście, tak, ale jednak najmniej
najmniej danych, a poza tym, no, wydaje mi się, że trzeba to sobie powiedzieć od samego początku tutaj, na początku nawet tego wykładu. No, właściwie w kontekście II Rzeczypospolitej, abstrahuję tutaj od okresu późniejszego, czyli okresu działalności migracyjnej rządu polskiego, kiedy Stronnictwo Pracy, czy to w Polskim Państwie Podziemnym, czy również w Londynie, stało się główną podporą premiera i wodza naczelnego generała Władysława Sikorskiego. No, trzeba tak sobie to powiedzieć, zupełnie otwarcie. Obydwie te inicjatywy, w moim głębokim przekonaniu, w II Rzeczypospolitej, no, kończą się, mówiąc delikatnie, nie najlepiej. A jeżeli byśmy mieli użyć ostrego języka polityki, no to i jedne, i drugie kończą się fiaskiem. Tylko pytanie dlaczego, i na to pytanie, myślę, będziemy sobie musieli tutaj odpowiedzieć. Planując sobie to dzisiejsze spotkanie z Państwem, zastanawiałem się na początku, od czego zacząć. I myślę, że najlepszym wprowadzeniem jest pokazanie takich trzech punktów. To znaczy, po pierwsze, żeby właściwie zrozumieć, czym był Front Morsz, czym była obecność we Froncie Morsz i w Stronnictwie Pracy generała Hallera. Dlaczego tak to się zaczęło i tak to się skończyło w okresie II Rzeczypospolitej, no to trzeba sobie odpowiedzieć na właśnie takie trzy pytania. To znaczy, po pierwsze, kim jest generał Józef Haller w połowie lat 30. w II Rzeczypospolitej? Po drugie, czym miał być według zamysłu inicjatorów, pomysłodawców Front Morsz i właściwie jego pokłosie organizacyjne, polityczne, czyli Stronnictwo Pracy, i jakie determinanty, czy to w życiu politycznym Polski międzywojennej, czy w życiu międzynarodowym, na scenie międzynarodowej, zadecydowały o takich, a nie innych losach tego przedsięwzięcia. Przyznam szczerze, nawet słuchając moich przedmówców przez cały czas, próbowałem sobie ukuć jakąś takie proste, chwytliwe sformułowanie, kim był generał Haller. Na pewno nie był politykiem, jeżeli pod tym pojęciem z jednej strony rozumiemy polityka, ideologa formującego programy, doktryny polityczne, to nie był zdecydowanie jego temperament, jego podwórko. Nie był również politykiem, jeżeli pod pojęciem polityka będziemy z kolei rozumieć przeciwieństwo, czyli wytrawnego gracza politycznego, poruszającego się z dużą swobodą na scenie politycznej, no i rozgrywającego swoją partię szachów w imię zrealizowania interesów, celów, które sobie stawia. Wahałbym się również, czy nazwać, ponieważ też padają takie określenia, często nadużywane, Józefa Hallera mężem stanu, bo to raczej rezerwujemy dla takich postaci, które są bardzo mocno w polityce zakorzenione, nawet jeżeli nie tylko polityka jest ich obszarem działalności. Natomiast przychodzą mi do głowy takie dwa określenia, które według mnie dość dobrze oddają pozycję generała Józefa Hallera w połowie lat 30. w Polsce międzywojennej. Jedno z tych określeń, i to właściwie się przewijało, choć może nie padło sformułowane tak dokładnie, to jest pozycja, nazwijmy to, autorytetu moralno-politycznego. Punktu odniesienia. Postaci, o czym już moi przedmówcy mówili, z którą część obozów politycznych chętnie by się identyfikowała, to znaczy widziała go w swoich szeregach. Z drugiej strony generał Józef Haller to też jest określenie często używane, nadużywane, ale wydaje mi się, że w tym momencie celne. To jest człowiek-instytucja. Przypomnijmy sobie, wcześniej już padały sformułowania na ten temat, jaki bagaż doświadczeń ze sobą niesie, jaki jest jego portret. To jest dowódca 3. Pułku Legionów Polskich, potem dowódca 2. Brygady Legionów Polskich w okresie I wojny światowej. Autor tego spektakularnego marszu przebicia się przez linie austriackie na stronę rosyjską pod Rarańczą. To jest, tak jak Państwo mówili wcześniej, generalny inspektor ochotniczej armii w okresie wojny polsko-sowieckiej, walczący również bohatersko na przedpolach Warszawy. To jest społecznik, tak mówiliśmy o tym, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża. To jest wreszcie człowiek, który wchodzi w skład Rady Obrony Państwa. To jest również ten, który po przewrocie majowym 1926 roku zostaje odsunięty od funkcji wojskowych, politycznych. Staje się jednym, można użyć tego określenia, zrepresjonowanych przez nowy obóz rządzący. To jest również ta postać, mówił o tym pan profesor Drozdowski, która, no, między innymi w pierwszej połowie lat 30., choć nie tylko, podejmuje wyprawy do Stanów Zjednoczonych w imię obrony interesów materialnych, między innymi, bo tak to sobie trzeba nazwać po prostu,
polskich weteranów zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, jest przyjmowana przez prezydenta Roosevelta. Przypomina mi się takie słynne określenie, które dotyczyło generała Hallera, który rzeczywiście swoim byłym podwładnym żołnierzom, oficerom, weteranom nigdy pomocy nie odmawiał. Brzmiało ono bodajże w ten sposób: gdy bieda doskwiera, idź do Hallera, prawda? Bo zawsze jest w stanie coś zorganizować, a na pewno nie przejdzie na porządku dziennym nad losem swoich byłych żołnierzy. A zatem z jednej strony autorytet moralny, z drugiej strony człowiek, instytucja, jeśli można tak powiedzieć. Czym w związku z tym miał być front mąż? Porozumienie osobistości, autorytetów politycznych, przypomnijmy, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, generał Władysław Sikorski, Wojciech Korfanty, o którym już wcześniej była mowa, Karol Popiel z Narodowej Partii Robotniczej, także generał Józef Haller. Powszechnie się przyjmuje, że inicjatywa założenia tego środowiska po części polityków emigracyjnych z konieczności emigracyjnych, nie wszyscy wybrali tą drogę dobrowolnie, tak jak Paderewski, po prostu niektórzy chcieli uniknąć uwięzienia po procesie brzeskim. A więc środowisko polityków emigracyjnych, stawiających sobie za cel odbudowanie demokracji w Polsce, stworzenie rządu ogólnonarodowego, zerwanie z polityką represji, uwolnienie bądź rezygnację ze ścigania więźniów politycznych. Tylko teraz właśnie spójrzmy na sytuację międzynarodową, w której front mąż zaczyna funkcjonować. To jeszcze chciałem wcześniej powiedzieć, że niesłusznie przyznaje się, o czym jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, słowo może później, a chyba wpływ ma na to sytuacja, która miała miejsce w okresie II wojny światowej, taką palmę pierwszeństwa w formowaniu tej organizacji przez Ignacego Paderewskiego i generała Władysława Sikorskiego. No niewątpliwie z jednej strony wcześniejsza legenda Paderewskiego jako premiera, również delegata polskiego na konferencję pokojową w Paryżu, a przypomnijmy, że w okresie II wojny światowej stoi również na czele Rady Narodowej, z drugiej strony generał Władysław Sikorski, więc premier, wódz naczelny. To są te postacie, które jakby być może rzutują też na postrzeganie Hallera i jego inicjatyw w okresie formowania tej organizacji, ale to swoją drogą za chwileczkę do tego przejdziemy. Ale co się dzieje, proszę Państwa, w Polsce i na świecie? No sytuacje w Polsce determinują i na świecie właściwie trzy zjawiska, tak? Pierwsze zjawisko jest to takie poczucie, że układ czy ład wersalski odchodzi w przeszłość. Pamiętajmy, mówimy o roku 1935-1936. W roku 1934 jest zawierana deklaracja o niestosowaniu przemocy pomiędzy Polską i Niemcami. Wydaje się moment przełomowy, drugi po wcześniejszym układzie ze Związkiem Sowieckim. Mamy zapewnione bezpieczeństwo, polityka równowagi pomiędzy Moskwą i Berlinem. Nie ma jeszcze przecież niemieckich żądań wobec Polski, wręcz przeciwnie, w Niemczech obraz Polski przedstawiany jest w sposób dość przychylny. Ale jest takie poczucie, że narastająca, dynamiczna polityka niemiecka kierowana przez Adolfa Hitlera no właśnie dąży siłą rzeczy do upadku, tak, złamania tego systemu, który został w Wersalu w Paryżu w 1919 roku wypracowany. Z drugiej strony mamy, no, użyję tego określenia, wroga drzemiącego, czyli Związek Sowiecki, który prowadzi taką politykę dwupłaszczyznową. Państwo o tym doskonale wiedzą, doskonale zdają sobie z tego sprawę, więc z jednej strony polityka oficjalna, dyplomacja, ale z drugiej strony również walka z systemem poprzez swoje struktury, użyję tego określenia, czyli partii komunistycznych w poszczególnych krajach europejskich, tudzież międzynarodówkę. To jest również okres, kiedy z kolei w Polsce dokonuje się widoczny proces osłabienia obozu rządzącego. W roku 1935, przypomnijmy, umiera Józef Piłsudski, zostaje rozwiązany przez jego najbliższego współpracownika Walerego Sławka bezpartyjny blok współpracy z rządem. Obóz piłsudczykowski, taki paradoks, tak, rządy autorytarne bez autorytetu, został pozbawiony swojego głównego autorytetu, głównego wodza, jakim był Józef Piłsudski. Wśród partii opozycyjnych z kolei tendencje konsolidacyjne. To tylko przypomnę, z jednej strony zwiera swoje szeregi PPS, z drugiej strony powstaje Stronnictwo Ludowe, przecież z połączenia dotychczas funkcjonującego Piasta, Wyzwolenia i Stronnictwa Chłopskiego. Również coraz większą rolę w kraju zaczyna odgrywać Stronnictwo Narodowe. W przełożeniu na przyszłość frontu mąż ma to takie znaczenie, że ci politycy, którzy szukali swojego miejsca, powiedziałbym to tak, w centrum polskiej sceny politycznej,
nie przechodząc zbytnio na prawą ani na lewą stronę, właściwie mają dość mało miejsca do zagospodarowania, jeśli chodzi o zaplecze polityczne. Mówiąc niesłychanie górnolotnie, duszami Polaków rządzą piłsudczycy, narodowcy, socjaliści. Miejsca dla centrum właściwie nie ma, zresztą tego miejsca dla centrum właściwie już nie było od lat 20. drugiej niepodległości. Więc w jakimś sensie sytuacja jest trudna już na początku. No ale przejdźmy do samej aktywności generała Józefa Hallera w ramach tak zwanego Frontu Mosz. Dlaczego mówiłem, że przecenia się rolę Sikorskiego i Paderewskiego? Dlatego, że w istocie właściwie pierwsze ruchy, które w przyszłości przyniosą zrealizowanie tej inicjatywy, w tej chwili nie mówimy o jej konsekwencjach dalszych, właściwie wychodzą z dwóch miejsc. Znaczy z jednej strony wychodzą bezpośrednio od Hallera, z drugiej strony wychodzą ze środowiska Narodowej Partii Robotniczej już w roku 1935. Notuje się taka wzmożona aktywność, znaczy Haller pojawia się dość często na spotkaniach rozmaitych gremiów, środowisk Narodowej Partii Robotniczej. Ona jak gdyby usiłuje go również wziąć na swoje sztandary. Zresztą w nawiązaniu do przedmówcy, który mówił o relacjach pomiędzy narodową demokracją a Romanem Dmowskim, ma to również, a generałem Hallerem, ma to również swoje takie dość spektakularne przełożenie, ponieważ na przykład Związek Hallerczyków, który działa, zaczyna protestować przeciwko no, dość nieprzypadkowej akcji, to znaczy z siedzib Stronnictwa Narodowego zaczynają raptem znikać do tej pory znajdujące się na ścianach tych siedzib portrety generała Hallera, który no, do tej pory był uważany za jednego, że tak powiem, z tych liderów, prawda, politycznych przywódców wojskowych, bliskich temu obozowi. W tej chwili widać, że ta jego aktywność polityczna nakierowana jest w inną stronę. Układając dalej to kalendarium, w styczniu 1936 roku generał Haller podejmuje taką, no nazwijmy to, akcję korespondencyjną. Znaczy wysyła swoje listy do generała Sikorskiego, między innymi do Wincentego Witosa, do Paderewskiego, w których pojawia się taka koncepcja, to znaczy stwórzmy taki trust, można powiedzieć, tak, takie porozumienie tęgich głów wybitnych osobistości życia politycznego, gdyż trzeba coś zrobić w tej sytuacji, w jakiej znajduje się II Rzeczpospolita. Sytuacja jest sprzyjająca, obóz piłsudczykowski przeżywa kryzys, a przecież czają się niebezpieczeństwa o charakterze międzynarodowym. No i można powiedzieć, ta inicjatywa dość szybko zaczyna nabierać ciała. Przypomnijmy, że w lutym 1936 roku generał Haller wjeżdża do Pragi, do Czechosłowacji. Tam spotyka się z konieczności na emigracji z Wincentym Witosem. Pamiętajmy, że on jest tym emigrantem politycznym wtedy, który się nie chce ukorzyć przed wyrokami zapadłymi w trakcie procesu brzeskiego. I tam Haller deklaruje w sposób no, taki dość otwarty. Tak? Jestem w stanie przejąć, czy powinniśmy przejąć odpowiedzialność za losy kraju. I dalej to już się toczy dość lawinowo, dlatego że 14 lutego obydwaj panowie, czyli Wincenty Witos i generał Józef Haller, wyjeżdżają do Szwajcarii, do Rion-Bosson, no do tej właśnie osławionej willi Ignacego Paderewskiego w miejscowości Morsz, tak, stąd nazwa Front Morsz, gdzie mają się spotkać z generałem Władysławem Sikorskim i również z Ignacym Paderewskim. Do tych rozmów dochodzi. No i proszę Państwa, zostaje, no wręcz, zostają wykute wręcz takie zręby pewnego, no byśmy powiedzieli, takiego programu politycznego właściwie, dlatego że wysoki umawiające się strony, byśmy to powiedzieli, zabierają głos właściwie we wszystkich sprawach, i w sprawach polityki zagranicznej, i w sprawach polityki wewnętrznej, i również odnośnie nawet kwestii gospodarczych. Przypomnijmy te główne założenia, jeśli chodzi o ustrój wewnętrzny, warunkami, które stawiają sobie, znaczy warunkami ich aktywności, które stawiają sobie Paderewski, Sikorski, Wincenty Witos i generał Haller są po pierwsze przeprowadzenie demokratycznych wyborów. Tutaj wzorcem ma być ordynacja wyborcza z roku 1922, chodzi oczywiście o II Rzeczpospolitą. Przypomnijmy, że to jest okres, kiedy działa tak zwana ordynacja wyborcza sławkowska, która właściwie uniemożliwiała partiom opozycyjnym wprowadzenie swoich ludzi do parlamentu, na co odpowiedzią ze strony tychże partii był bojkot wyborów, które w 1935 roku się odbyły. Ale również demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego, sformowanie na mocy, czy też w wyniku tychże wyborów do parlamentu, o których wcześniej wspomniałem,
ogólnonarodowego, reprezentatywnego dla całego społeczeństwa rządu, rezygnacja z represji politycznych, powrót więźniów politycznych, ukaranie sprawców tychże represji, jak to również uwzględniono, powrót do pracy do tej pory usuniętych z życia państwowego fachowców. No, fachowców, które też w domyśle tak usunęła ekipa pomajowa. W przypadku polityki zagranicznej zebrani deklarowali, że wspierają sojusze z Francją, Rumunią. Pamiętajmy, że to są takie fundamenty właściwie, jak się wydawało, polskiego bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie Polski międzywojennej. Pojawia się również sformułowanie o konieczności bliskich kontaktów, relacji, sojuszu z Czechosłowacją. No i oczywiście w tle jest ukazany ten problem niemiecki jako tego państwa, które w przyszłości będzie sprawiało kłopot stabilnej Europie, znaczy będzie dążyło do naruszenia tej stabilności, zwłaszcza w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W kwestiach gospodarczych również pojawiają się dość istotne deklaracje dotyczące chociażby konieczności pogłębienia, przyspieszenia reformy rolnej w Polsce międzywojennej. No, dodajmy jeszcze także, że tworzona jest taka struktura, czy właśnie pada taka deklaracja stworzenia takiej struktury, takiego instrumentu działania w postaci Związku Odrodzenia Rzeczypospolitej. No i tutaj dwóch ludzi czynu, jak to się wskazuje, stawia się na czele, to znaczy właśnie generała Józefa Hallera i właśnie generała Władysława Sikorskiego. Te rozmowy toczą się 16-17 lutego w Szwajcarii. Haller wraca przez Czechosłowację. Znowu w Czechosłowacji jest taka konferencja w Palkowicach. W poszerzonym składzie pojawia się generał Janusz Ajtis, pojawia się Karol Popiel, pojawiają się przedstawiciele Związku Halerczyków, a więc wydaje się, że ta inicjatywa, że tak powiem, nabiera rumieńców. No ale właśnie, później, właściwie w pierwszej połowie 1937 roku i przez cały rok 1936 okazuje się, że powoli ten rozpęd, ta inicjatywa traci. Wydaje się, że istotną przyczyną, oprócz tej, o której wspomniałem, to znaczy oprócz tej, że być może nie było miejsca na centrum. Byli piłsudczycy forsujący ideę państwa autorytarnego, byli radykalni socjaliści, był radykalizujący się obóz narodowy, był radykalizujący się ruch ludowy, który, mówiąc językiem współczesnej polskiej polityki, które jakby zabetonowały tą polską scenę polityczną. Tak? Ta inicjatywa centrum nie bardzo miała szansę się przebić. I właściwie paradoksalnie rzecz biorąc, Stronnictwo Pracy, które powstaje, przypomnijmy tutaj inicjatywa i pierwszy zjazd, założenie 10 października 1937 roku, właściwie są nie tyle kontynuacją, wedle mojego głębokiego przekonania, inicjatywy Frontu Morsz, ile raczej próbą zmiany formuły. Dlaczego? Dlatego, że przyczyną, dla której Front Morsz nie do końca był w stanie zaistnieć w Polsce, było również to, że jego istotne osobistości, tak, istotni bohaterowie główni tej narracji, tej opowieści, no, nie mieli szansy powrotu do kraju. No, chyba że zgodziliby się zostać uwięzieni, tak jak to wcześniej wspomniany Wojciech Korfanty. Bo to jest Wojciech Korfanty, bo to jest Wincenty Witos także, bo to jest wreszcie dobrowolnie właściwie wybierający ten swój los emigranta politycznego, myślę, że w jakimś sensie można użyć tego sformułowania, Ignacy Paderewski. A zatem pojawia się koncepcja Stronnictwa Pracy, a zatem już nieporozumienie osobistości, chociaż one mu patronują. Nadal jest Karol Popiel, nadal czułym okiem spogląda na tę inicjatywę, jeśli można tak powiedzieć, Władysław Sikorski, Wincenty Witos, czy Ignacy Paderewski, czy wreszcie Józef Haller. Ale ma być to porozumienie organizacyjne. Przypomnijmy, trzy główne podmioty, były również inne, ale trzy główne, tak? Czyli Józef Haller wprowadza we wianie, jakby to można było powiedzieć, właśnie Związek Halerczyków. Mamy Narodową Partię Pracy, mamy Narodową Partię Robotniczą, przepraszam, z Karolem Popielem. No i mamy oczywiście również Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, Polską Chadecję, której liderem, głównym bohaterem politycznym pozostaje Wojciech Korfanty. Stronnictwo Pracy formułuje program polityczny. On w znacznym stopniu jest powtórzeniem tego, o którym już Państwu mówiłem. Natomiast pojawiają się tam również dwa inne elementy, o których być może warto wspomnieć. Pierwszy, który jakby wskazuje na to, że taki czysty, techniczny program polityczny powoli zmienia się również w pewnego rodzaju doktrynę, czy ideologię, a więc coś bardziej pogłębionego.
kiedy mówi się o tym, że u podstaw politycznego funkcjonowania odrodzonego, odbudowanego na nowych zasadach państwa polskiego malec etyka chrześcijańska, a więc jest to rzeczywiście taki ukłon w stronę programu i doktryny chrześcijańskiej demokracji. Z drugiej strony ten program gospodarczy, oprócz reformy rolnej, zostaje wzbogacony o hasło rozwoju ruchu spółdzielczego. Być może nieprzypadkowo na tym zjeździe uczestniczy, co zresztą komentowano szeroko, były prezydent Polski, zresztą socjalista, współpracownik Piłsudskiego swego czasu, ale potem jego przeciwnik, jak Państwo doskonale pamiętają, na moście Poniatowskiego, a potem spółdzielca, działacz ruchu spółdzielczego, czyli Stanisław Wojciechowski. Charakterystyczne jest również to, że generał Józef Haller formułuje, akceptując oczywiście ten program Stronnictwa Pracy, przecież staje potem w jakiejś mierze na jego czele, jako prezes jest przyjmowany przez innych polityków, formułuje taki swój własny program minimum, który składa się właściwie z czterech punktów. To jest taki program, który właściwie nie posiada w sobie jakichś takich elementów doktrynalnych. Jest taki czysty program techniczny. Znaczy, po pierwsze, wolne wybory demokratyczne w II Rzeczypospolitej, sformułowanie rządu o charakterze ogólnonarodowym, reprezentatywnym dla całego społeczeństwa, zakończenie z polityką represji politycznych i umożliwienie powrotu więźniów politycznych, znaczy więźniów, ofiar represji politycznych, bezpieczny ich powrót z zagranicy. To znacznie mniej niż program Stronnictwa Pracy, to znacznie mniej niż wcześniejszy program Frontu Morsz, a ja Państwu wskazuję na to dlatego, że być może tutaj widać pewien zaczątek jego działań, czy też pomysłów, które się pojawiają w roku 1938 i 1939. Dlatego, że proszę Państwa, w roku 1938 widać wyraźnie, że ta aktywność generała Józefa Hallera, żołnierza, generała, fachowca, jeśli chodzi o sprawy wojskowe, no to trzeba mu przyznać, i świadomość sytuacji, w jakiej Polska się znalazła w roku 1938, przypomnijmy, to jest upadek, no tak, faktycznie, to jest takie uogólnienie na potrzeby tego wykładu, tak, upadek Czechosłowacji, niebezpieczne okrążenie państwa polskiego z północy, zachodu i południa przez III Rzeszę, powoduje, że generał Józef Haller zaczyna przecierać jeszcze jedną drogę i wyraźnie podkreśla, że robi to jako przedstawiciel całego środowiska politycznego. Znaczy, tą drogą polityczną ma być droga porozumienia, wpłynięcia na decyzje polityczne i wojskowe podejmowane przez obóz rządzący w Polsce, czyli obóz pomajowy. Możemy powiedzieć tak, takie próby wypływały z różnych stron. Mogą Państwo powołać się chociażby na współpracę młodzieży radykalno-narodowej z obozem Zjednoczenia Narodowego z jednej strony, na pewne próby porozumienia pomiędzy lewicowymi Piłsudczykami i socjalistami z drugiej, ale te próby podejmują fragmenty, tak, fragmenty czy też pewne środowiska w ramach większych obozów politycznych. No tutaj generał Józef Haller występuje jako lider środowiska politycznego, zgódźmy się określić, jako centroprawicowe czy też centrowe. W roku 1938 pojawia się taki jego memoriał, list do prezydenta Ignacego Mościckiego, uchodzącego za takiego, z którym można rozmawiać. To znaczy, ja mówię o stereotypach, w tej chwili wódz naczelny Edward Rydz-Śmigły to beton, natomiast prezydent Ignacy Mościcki to taki, z którym opozycja może rozmawiać. A więc pojawia się taki memoriał mówiący o konieczności dozbrojenia polskiej armii i fatalnym stanie uzbrojenia. Charakterystyczne, że nie wspomina się o polityce kadrowej. Zresztą ten memoriał wspólnie składają generał Józef Haller, generał Stanisław Szeptycki, generał Lucjan Żeligowski, wtedy w opozycji do obozu rządzącego, a wcześniej w 1926 roku no, jeden z tych, którymi swoimi decyzjami umożliwił przeprowadzenie przewrotu majowego. I ta sprawa ma swój ciąg dalszy. Ponieważ, proszę Państwa, w 1939 roku mają miejsce spektakularne wydarzenia. Generał Józef Haller zostaje przyjęty na audiencji przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Rzecz charakterystyczna, jak tą audiencję się określa. Z jednej strony podkreśla się aspekt historyczny. On jest przyjmowany na tej audiencji, jak to się wskazuje, jako najstarszy żołnierz walk o niepodległość II Rzeczypospolitej. Byli starci. No ale przyjmijmy, że to była taka postać najbardziej widoczna, tak, znacząca, ale również jest przyjmowany, i też to jest odnotowane w dokumentach,
jako przywódca, lider środowiska Stronnictwa Pracy. I na tym spotkaniu generał Józef Haller domaga się od, składa taką prośbę do prezydenta Ignacego Mościckiego, z jednej strony właśnie o umożliwienie powrotu więźniów politycznych, o umożliwienie powrotu skazanych w procesie brzeskim, czyli chodzi o to, by nie stali się więźniami politycznymi po ich powrocie do kraju, o, dzisiaj użylibyśmy pewnie tego określenia, liberalizację systemu, to znaczy zerwanie z metodą represji politycznych i policyjnych przeciwko opozycji. I trzeci fragment, który przedkładam Państwu do namysłu, mianowicie powołania ogólnonarodowego rządu. On rzeczywiście nie był generałem Endecji, był generałem ogólnonarodowym, w sensie poglądów był człowiekiem centroprawicy. W sensie trzeźwego spojrzenia na politykę był pragmatykiem. I taką politykę próbował prowadzić, niezależnie od tego, że nie czuł się zawodowym politykiem, u schyłku Polski międzywojennej. Dziękuję bardzo.